poniedziałkowe popołudnie ostrudcy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w Lubajnach. Palił się tam budynek produkcyjno-magazynowy, w którym wytwarzany jest pelet. Po godzinie 16 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku produkcyjno-magazynowego z przybudowanym budynkiem gospodarczym. W obiekcie prowadzona była produkcja peletu. Na miejsce zostało zadysponowanych łącznie 9 zastępów Straży Pożarnej, zarówno z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie, jak i z Ochotniczych Straży Pożarnych. Na miejscu łącznie działało 38 strażaków. Przed ich dojazdem pracownicy zakładu sami próbowali ugasić pożar, jednak nie przyniosło to rezultatu. Strażacy, którzy dotarli na miejsce zgaszenia, zastali rozwinięty już pożar. Natomiast dzięki sprawnym działaniom gaśniczym udało się ten pożar sprawnie zgasić, ale też ograniczyć do minimum straty. Podczas akcji podawane były 4 prądy gaśnicze, a strażacy ze względu na zadymienie pracowali w aparatach ochrony układu oddechowego. Działania łącznie trwały ponad 4 godziny. Pozostaje cieszyć się, że nikomu nic się nie stało, a dzięki sprawnym działaniom strażaków udało się ograniczyć straty. Obwodnica zawsze poprawia komfort życia mieszkańców i warunki rozwoju lokalnej gospodarki. To też potężne pieniądze i wpływ na otoczenie. Jednak dla nas inwestycja o wartości ponad 200-300 milionów złotych to jest ogromne wydarzenie i tak jak pan redaktor powiedział, historyczne na tym etapie. Obwodnice Zalewa i Morąga mają zmienić bieg historii. Miejsca te wymagają uwagi i nakładu finansowego, i czasu. Samo projektowanie może zająć minimum 2 lata. To są dwie inwestycje, jedna 5-kilometrowa, druga 20-kilometrowa. Ta 5-kilometrowa, gdzie jesteśmy tutaj, zamyka nam ciąg Olsztyn S7. Tamta z drugiej strony jest kontynuacją S7, granica województwa, droga 519. Już teraz organizowane są pierwsze rozmowy z mieszkańcami i lokalnymi samorządowcami, by jak najlepiej zainwestować środki. Jest zgoda, będą obwodnice. Jest i entuzjastyczny odbiór tej inwestycji. Na dzisiaj ten wielkogabarytowy, ciężki transport przemieszcza się przez centrum miasta 4 rondami, skrzyżowaniami z ruchem okrężnym. Są to porządne skrzyżowania, poprawiają płynność i dlatego taki ciężki ten transport się przemieszcza przez Morąg, bo się łatwo przebić. Ale to jest wielka uciążliwość i utrapienie. Hałas, zanieczyszczenie środowiska i utrudnienia w ruchu lokalnym. To nie ułatwia codziennego funkcjonowania. Jest jeszcze jeden problem. Zalewo nie ukrywa, że czuje się odcięte od świata, pomimo iż rozwój przedsiębiorstw tu kwitnie. Nie mamy ciągu łączącego Olsztyn, Łuktę, Morąg, Małdyty z Zalewo i z województwem pomorskim. Tu się świat urywał na Śródemce. Magistrala okrężna ludziom życie ma ułatwić, ale należy pamiętać i o środowisku. Utrudnienia są brane pod uwagę. Tak zwana ostoja ptactwa wodnego znajduje się w okolicy. Choć nie sądzę, żeby te problemy były. Jak byłyby, to mogły być skorygowane może zwiększeniem odległości od skraju tego południowego rozlewiska. Warmia i Mazury mają świadomość, że muszą gonić inne województwa. Prace są wykonywane systematycznie i jak na razie zgodnie z planem. Jesteśmy konsekwentni w całym ciągu drogowym dróg wojewódzkich 519 i 520. 7, bo już te inwestycje trwają od kilku lat. Najpierw były Małdyty Morąg, teraz realizujemy od Olsztyna aż do Morąga 527. Natomiast 519 od Małdyt aż do granic województwa poprzez Zalewo też zapewni taką sieciowość międzyregionalną. Dobre drogi i korzystne połączenia umożliwiają rozwój także jednostkom. Dojazd do pracy to zadanie, któremu wielu już sprostało, a dzięki dodatkowemu upłynnionemu ruchowi grupa osób zatrudnionych znacząco powiększy się także i tu. W
Wczoraj, to jest 22 marca, policja przeprowadziła ogólnopolskie działania pod nazwą Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. Miały one na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Ten dzień poświęcony był szczególnie pieszym, którzy w zderzeniu z pojazdem narażeni są na dotkliwe obrażenia, a nawet śmierć poprzez na przykład nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu. Często dochodzi również do omijania pojazdu, który zatrzymał się przed pasami. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to także rowerzyści czy poruszający się hulajnogami elektrycznymi. Przyczyna zdarzeń drogowych z ich udziałem nie zawsze leży po stronie kierującego autem, bowiem nierzadko mamy do czynienia z wtargnięciem na jezdnię czy przechodzeniem na czerwonym świetle. Piesi muszą także pamiętać o niekorzystaniu z telefonu czy jakiegokolwiek innego urządzenia, które mogłoby odwrócić ich uwagę wówczas, gdy zbliżają się do pasów. Apelujemy więc do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów oraz zachowanie zdrowego rozsądku na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach zależy przede wszystkim od nas samych. Dyskryminacja mniejszości niemieckiej w postaci znacznej redukcji środków budżetowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej to zagadnienia, jakie były poruszane podczas konferencji zorganizowanej w siedzibie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie. Chcemy tutaj zaznaczyć z Olsztyna swój głos, że nie tylko województwa opolskie czy śląskie dotyka ten problem, także dotyka to naszego województwa, naszego regionu i czekamy na jakiekolwiek ruchy ze strony pana ministra Czarnka. Wniosek o zmniejszenie subwencji oświatowej na nauczenie języka niemieckiego jako języka mniejszości w budżecie Polski na rok 2022 złożono 15 grudnia 2021 roku na posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów. Jarosław Kowalski argumentował, że trzeba zabrać środki na subwencję oświatową dla mniejszości niemieckiej, ponieważ strona niemiecka nie finansuje języka polskiego w niemieckich szkołach. Stanowisko posła Kowalskiego poparł minister Czarnek z tej samej partii zresztą i powiedział, cytuję, nie może być dalej tak, że w Polsce płacimy 236 milionów złotych na mniejszość niemiecką i język niemiecki, a w Niemczech, gdzie jest 2 200 000 Polaków, nie ma ani jednego euro od rządu federalnego dla mniejszości polskiej. Dość tego, żądamy, żeby Republika Federalna Niemiec zaczęła przestrzegać zobowiązań międzynarodowych i praw człowieka. Jeśli to będzie, przywrócimy te pieniądze. Koniec cytatu. Tak mówił minister Czarnek w Sejmie. Konsekwencją tego było przez polski Sejm obcięcie o 40 milionów złotych dotacji na nauczanie języka niemieckiego jako mniejszościowego w szkołach. I tu jest znowu bardzo ważna sprawa mniejszościowego, nie języka obcego, tylko mniejszościowego, bo to są dwie różne formy. Konsekwencją zmniejszenia o 40 milionów złotych dotacji, ale tylko na nauczanie języka niemieckiego w szkołach jako mniejszościowego, była decyzja ministra edukacji i nauki o ograniczeniu tygodniowo z 3 do 1 godziny lekcji języka niemieckiego jako mniejszościowego. Wielki ból, ja bardzo ubolewam jako nauczyciel, jako przedstawiciel tej grupy zawodowej. Nauczyciele dzięki tym okrojonym godzinom mają okrojone etaty. Muszą przez to często, gęsto łatać, w cudzysłowie, swoje godziny, robiąc nie do końca to, czego się uczyli. Czyli nie są germanistami, nie są językowcami w pełnym tego wymiarze i znaczeniu. Dlatego domagam się przywrócenia tego stanu, który był ponad rok temu i naprawdę zachęcam, aby młodzież była niekrzywdzona, ponieważ to nie jest jej wina i nie można ich za to karać. Województwo warmińsko-mazurskie to jest jedyne spośród 16 polskich województw, w których w samorządzie województwa funkcjonuje Komisja do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych i tym samym głos tej komisji musiał być wyraźny jako wyraz solidarności ze społecznością obywateli polskich pochodzenia niemieckiego, zwłaszcza w kwestii dotyczącej edukacji dzieci.
My jako komisja podjęliśmy stanowisko protestujące przeciwko tego typu dyskryminującej polityce władz polskich, bo to narusza i konstytucję, i zobowiązania międzynarodowe Polski. A najważniejszą kwestią jest to, że jest to dyskryminacja obywateli polskich, których przodkowie są pochodzenia niemieckiego. Ci obywatele stają się zakładnikami gry politycznej. Nieprzestrzeganie umów międzynarodowych, myślę tu o dwóch konwencjach. Jednej konwencji o Rady Europy o językach mniejszości narodowych i językach regionalnych, której jesteśmy współuczestnikiem jako Rzeczpospolita, i druga konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych i etnicznych, której też Rzeczpospolita od 2002 roku po ratyfikacji jest współuczestnikiem. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest mechanizm. Otóż wystarczyło, widzimisię jednego z posłów, który zaproponował ograniczenie środków finansowych na naukę języka niemieckiego, i po tygodniu już stało się to prawem. Jeżeli tak można regulować stosunki społeczne w Polsce, to znaczy, że za chwilę możemy tak samo zrobić z każdym innym językiem, albo tak samo możemy zrobić z każdą grupą, której nie lubimy. W roku szkolnym 2022-2023 języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej uczy się w województwie warmińsko-mazurskim 2116 uczniów w 43 szkołach. To 66 mniej uczniów niż przed rokiem. W całej Polsce z tej formy nauczania korzysta około 50 tysięcy uczniów. Mamy dwie szkoły w naszym województwie, w których są uczone dwa języki mniejszościowe. Niemiecki i ukraiński. I to są szkoły podstawowe w Wilczętach i Słobitach w powiecie braniewskim. I teraz tak, w jednej szkole jest młodzież ukraińska, która uczy się języka ukraińskiego w wymiarze 3 godziny tygodniowo. I jest młodzież niemiecka, która uczy się w jednym wymiarze 1 godziny tygodniowo. Być może nawet są to dzieci z tej samej klasy. Jak wytłumaczyć tym dzieciom, że to jest sprawiedliwe? Ja nie wiem. Ale to niech się martwi minister. Proszę Państwa, i teraz tak, spośród tych 43 szkół, które uczą języka niemieckiego jako mniejszościowego, 25 to szkoły publiczne, czyli prowadzone przez gminy, miasto lub miasto na prawach powiatu. To miasto na prawach powiatu to jest Olsztyn. 4 szkoły to prywatne, 14 prowadzą stowarzyszenia oświatowe. Gdzie jest najwięcej szkół w naszym regionie? Otóż najwięcej jest w powiecie olsztyńskim, to jest 18 szkół, w powiecie nidzickim 11 szkół i w powiecie mrągowskim 6 szkół. Przewodniczący Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej przedstawił pytania skierowane do ministra edukacji i nauki. Uczestnicy konferencji apelują również o podpisanie petycji, która znajduje się pod linkiem petycjaonline.com Stop dyskryminacji. Podpisać może ją każdy, zarówno członek mniejszości niemieckiej, jak i osoby z większości polskiej. Ludzka psychika wydaje się być niezbadana, ilu ludzi tyle przypadków, każdy inny. Są jednak pewne zachowania, wzory, schematy, które mogą ułatwić nam funkcjonowanie w społeczeństwie. Najczęstszym złym sygnałem są dwa typy uczuć. Bywamy pokrzywdzeni, bezradni, zakłopotani, przygnębieni, albo możemy czuć złość, nienawiść, niechęć, agresję. Jak nad tym zapanować? Jak znaleźć równowagę? Jak żyć w zgodzie z samym sobą i z innymi? Mają uświadomić szkolne dysputy. Nie ma nic gorszego niż zamknięte, zamrożone w nas uczucia, bo to one prowadzą do depresji, to one prowadzą do nieprawdopodobnej fali samobójstw, która w tej chwili ma miejsce wśród dzieci i młodzieży. Celem projektu SOS dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest długotrwałe niwelowanie skutków pandemii i działanie na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychofizycznego młodych poprzez pilotażową realizację innowacyjnego profilaktyczno-psychoedukacyjnego programu pod tytułem Słowa są oknami lub ścianami przez przygotowanych realizatorów. Koordynatorką projektu jest Maria Skowrońska.
Do Ostródy przyjechało 14 trenerek z 5 województw i 2 trenerki psycholożki z Ukrainy, z Kijowa. I poprzez 5 dni, mieszkając tutaj, szkoląc się, przygotowujemy trenerki do szkolenia realizatorów w 5 województwach, w 30 szkołach. Wyjeżdżając stąd, trenerki będą organizowały 12-osobowe grupy, które potem po zdobyciu wiedzy i umiejętności właśnie tego programu Słowa są oknami lub ścianami, będą realizowały to z młodzieżą i z dziećmi. Chodzi o nastolatków z klas 4-8 szkół podstawowych oraz o uczniów szkół ponadpodstawowych. To trudny okres w życiu związany z dojrzewaniem. Wówczas łatwo o złą interpretację zdarzeń, nieświadome krzywdzenie innych albo jeszcze gorzej o działanie z premedytacją. Tu mają nauczyć się rozróżniać dobro od zła i komunikacji opartej na tolerancji. Autorem porozumienia bez przemocy jest Marshall Rosenberg, który właśnie opracował tą komunikację poprzez 4 kroki, ale też użył metafory dwóch zwierząt, szakala, czy język z przemocą, i żyrafy, język serca. I stąd słuchanie teraz i mówienie do świata, do ludzi, czy do siebie tym językiem powoduje albo zdrowie psychiczne, albo niestety depresję. Temat jest obszerny i uczy poprawnych postaw nie tylko młode osoby. My dorośli także nie jesteśmy bez winy. Czasami nie potrafimy słuchać, a bywa, że powiemy zbyt wiele cierpkich słów. Nawet w bezpośredniej relacji uczeń, nauczyciel. Czasami jesteśmy jak żyrafka, czasami jak szakał. Tak to bywa, ale uczymy się właśnie tego języka pokoju i języka porozumienia. Program uczy otwartego wyrażania swoich uczuć, rozpoznawania, nazywania i zaspokajania potrzeb, bez naruszania granic i potrzeb drugiej osoby, co sprzyja budowaniu głębokich i autentycznych relacji, ogólnego dobrostanu, niezbędnego do osiągania sukcesu w życiu. Wyniki egzaminów zawsze można zmienić i że nie one decydują o sukcesie życiowym młodych ludzi, tylko nasza odporność psychiczna, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, umiejętność radzenia sobie z emocjami, ta właśnie inteligencja emocjonalna, to jest to, co zadecyduje o jakości naszego życia. Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie Wychowanie dla Przyszłości w Ostródzie, partnerem Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie. Organizatorzy projektu realizowanego od 1 stycznia do 30 września przewidzieli także szkolenia. Szkolenia dla pedagogów, co należy podkreślić, nie tylko polskich. Otrzymali tutaj dużo narzędzi dlatego, żeby zrozumieć i siebie, i innych, i pomagać i wspierać tym, kto jest blisko nas i kto potrzebuje tego wsparcia. Najważniejszym jest tutaj, że możemy to doświadczyć, czyli nie w teorii, nie jak to należy zrobić, jak byłoby dobrze, ale faktycznie to przeżyć. I dopiero po doświadczeniu możemy to nieść dalej. Także chętnie czekamy na ten czas, kiedy będziemy mogli wyjechać, wrócić i móc dalej działać. Program jest realizowany w pandemicznym okresie, trudnym dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Ma nauczyć całe szkolne środowisko, jak radzić sobie z destrukcyjnymi myślami. Relaks jest skutecznym narzędziem do lepszego życia i do zdrowszej komunikacji. Od podstaw uczą się tu tego wszyscy. 5 dni bardzo intensywnej pracy od rana do wieczora, chociaż dbamy tutaj o swoje potrzeby i znajdujemy czas na to, żeby wyjść na dwór, zachwycić się przepiękną Ostródą, podziwiać, czyli zadbać też o ten swój stan emocjonalny. Projekt jest finansowany w ramach programu Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023. Tworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyrowie brały udział w zajęciach pod hasłem Czysta woda, zdrowia doda, zorganizowanych w ramach Światowego Dnia Wody. Patronat nad akcją obejmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Celem przeprowadzonych zajęć było zachęcanie młodych do picia czystej wody. Podczas przedsięwzięcia dzieciom zostało również zobrazowane, jak dużo cukru jest w ich ulubionych sokach czy napojach gazowanych. Dzieciaki chętnie brały czynny udział w eksperymentach, które pozwalały im na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Nauczone zostały, jak w domu można przygotować własną, zdrową lemoniadę. Podczas zajęć nauczyciele opowiadali również, jak należy dbać o wodę, o tym, że należy ją oszczędzać. Takie działania są bardzo ważne, ponieważ przyczyniają się do zdobywania przydatnej wiedzy już od najmłodszych lat. Bociany wracają na Warmię i Mazury. Już 5 bocianów przyleciało do wsi Żywkowo koło Górowa i Łowieckiego. Żywkowo to niewielka wieś pod Górowem i Łowieckim, tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim. Od wielu lat słynie z tego, że od wiosny do jesieni mieszka w niej więcej bocianów niż ludzi, dlatego nazywana jest bocianą wioską. Ptaki pojawiły się również w innych miejscowościach. Z dużej liczby bocianich gniazd słyną także okoliczne wsie Toprzyny czy Gołajny. Północny pas warmińsko-mazurskiego to Stojelęgowa, warmińskie bociany. Bociany pojawiły się również w okolicach Braniewa. Nowoczesne rolnictwo nie sprzyja bocianom, które żerują na miedzach czy oczkach wodnych i mokradłach, wypasanych tradycyjnie łąkach. Dlatego przyrodnicy apelują o podtrzymywanie tradycyjnego rolnictwa i sami prowadzą w Żywkowie takie gospodarstwo. W ubiegłym roku w Żywkowie było 36 bocianich par. Najpierw jest jedna wielka zbieranina, by w finale wyglądać jak wiosna, oczywiście w zgodzie z naturą i ekologią. No to korki, mamy wkładkę po jajkach, puszki właśnie, kapselki, worki na śmieci. Obok pokazu ekomody nie można przejść obojętnie, chwyta za oko każda kreacja. Młodzież ostruckiego ekonomika jest z siebie dumna. Konkurs polegał na tym, aby zrobić jakieś przebranie z rzeczy ekologicznych, które znaleźliśmy na przykład w piwnicy czy coś takiego, gdzie są już takie po użytku. Żyć zdrowo i ekologicznie grzmią eksperci. Nauczyciele podsuwają uczniom pomysły. Młodzi wykazują się błyskotliwymi, nieszablonowymi i nowatorskimi projektami. Ich pokaz na długo zapadnie w pamięci. Przygotowania nie trwały 5 minut. Taką umiejętnością, która bardzo procentuje w dorosłym życiu, jest umiejętność pracy w grupie. To były zespoły. One musiały podzielić między sobą pracę. Musiały wymyśleć sobie temat. I druga kwestia to jest kreatywność. Kreatywność, chociaż młodym ludziom generalnie kreatywności, jak zresztą było widać, nie brakuje. W klimacie recyklingu minął pierwszy dzień wiosny. To nie zawsze muszą być wagary. Szkoła to nie tylko sprawdziany, to czas młodości, którą warto dobrze zapamiętać. W dzisiejszych czasach, kiedy młodzież na przerwach siedzi z komórkami, nie jest zainteresowana nawet takimi spotkaniami wzajemnymi. Ważne jest, żeby oni się spotkali i to umożliwia im szkoła na tym innym gruncie, na gruncie jakiejś pracy, jakiegoś procesu, jakiejś myśli, jakiegoś pomysłu. Można pójść na skróty. Wzięliśmy gazety, ponieważ to jest tak naprawdę dla nas najprostsze. I też uważamy, że gazety właśnie dobrze wychodzą na takich przedstawieniach. Ale równie dobrze można nie robić nic. I od tej niechlubnej czynności odwodzą młodzież dorośli. W końcu inteligentni ludzie się nie nudzą, a dobra zabawa nie musi być jednoznaczna z kosztownymi dodatkami. To już pewne. Wkrótce na mapie Warmii, Mazur i Powiśla odbędzie się nowe wydarzenie kulturalne. O tym jakie organizatorzy poinformowali media 22 marca podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. To jest ważne, żeby zapowiedzieć też sezon turystyczny, żeby zapowiedzieć atrakcyjność Warmii i Mazury poprzez wydarzenie kulturalne o randze, nawet międzynarodowej, tak bym to ujął, ale to też jest kontynuacja naszego sposobu na promocję regionu. Którą zapewni koncert Era Śpiewu Warmia, Mazury, Gwiazdy i Chóry już 26 maja w Ostruckim Amfiteatrze. Będzie to koncert towarzyszący innemu, znanemu od lat festiwalowi w naszym regionie, który zaplanowany jest na ostatni weekend maja.
Od 23 lat funkcjonuje w Barczewie, w mieście Feliksa Nowowiejskiego, Festiwal Muzyki Chóralnej imienia Feliksa Nowowiejskiego. I to jest festiwal, który jest zaliczany do 6 najbardziej prestiżowych konkursów chóralnych w Polsce, a zdobywca Grand Prix tego konkursu bierze udział w Grand Prix Chóralistyki Polskiej w Poznaniu, który ma miejsce jesienią każdego roku. To już była 6. edycja, teraz będzie 7. W związku z tym do Barczewa, do Olsztyna przyjeżdżają chóry, które przyjeżdżają nie tylko z Polski, ale z zagranicy. To są bardzo dobre chóry i umiejscowienie właśnie tego projektu nowego, w tym akurat w regionie, to jest tylko potwierdzenie tego, że Warmia i Mazury trzeba odwiedzać, trzeba oglądać. Projekt jest wyjątkowy. Podczas majowego koncertu najważniejszy będzie głos, który zastąpi instrumenty. Wszystkie dźwięki, wszystkie akompaniamenty, całe towarzyszenie solistom wykonali chórzyści. Będziemy wprawdzie wspomagać się instrumentami perkusyjnymi, ale one, ponieważ są nam potrzebne do podtrzymania tej ścieżki perkusyjnej, podtrzymania rytmu, który no, jest istotną częścią muzyki rozrywkowej, więc będziemy mieli zaproszonego gościa z Brazylii, ale też część partii perkusyjnych wykona beatboxer, więc wokalnie będzie realizował te partie rytmiczne. I chodzi nam właśnie też o to, żeby pokazać elastyczność głosu ludzkiego i to, że bez dużych inwestycji w instrumenty, w partytury, w wiele lat ćwiczenia na instrumentach, można spotkać się prawie bez przygotowania i zrobić takie formy właśnie z wielkimi przebojami i tak, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani. Bazując na zespole Proforma, montowany jest wyjątkowy chór na wyjątkowy koncert. Zaproszono do współpracy m.in. zespół Rondo z Wrocławia, by zamiast tradycyjnego repertuaru zaprezentować ostatnie 50 lat muzyki rozrywkowej. Sięgniemy po przeboje gwiazd takich jak Louis Armstrong, czy zespół Whitesnake, czy zespół Metallica nawet. Więc to są utwory bardzo odległe od tej tradycji chóralnej. Sięgniemy po polskie klasyki, po repertuar Czesława Niemena, Marka Grechuty, ale też zespołu Manam, czy Stanisława Sojki, czy też utwory z repertuaru naszych gościnnych artystów. Chcielibyśmy też zaprosić artystkę bardzo wyjątkową z Ukrainy, Dannę Winnicką, która będzie śpiewała w duecie z Kamilem Bednarkiem, ale też zaproponuje swoje własne utwory i wykona też światowy przebój Keti Melua. Także chcielibyśmy pokazać, że chóry mogą wykonywać każdą muzykę, również tę trochę podskakującą i tę może bardziej liryczną, poetyczną, ale w nieco innym wydaniu niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Bo twórcom chodzi o odczarowanie spojrzenia na chór. Realizując projekt, podjęli walkę ze stereotypem, że jest to forma wyższa czy niedostępna dla słuchacza. Jak się Państwo przekonacie, te utwory znane z radia, z telewizji, bardzo rozpoznawalne, nabiorą pewnej szlachetności. To będą znane piosenki, ale one będą zupełnie inaczej zaśpiewane i tak naprawdę staną się zupełnie innymi utworami, a to w dużej mierze zasługa oczywiście i wykonawców, ale profesora Wawruka, który jest z nami od tych 15 lat. Chór od zarania dziejów pełnił także funkcję edukacyjną, społeczną i organizatorom zależy, by tę tradycję pielęgnować. Jedną z podstawowych wartości chóru dla mnie, poza repertuarem, poza tym wszystkim, tą całą otoczką, jest to, że każdy, kto w chórze albo w jakiej innejkolwiek formie dotknie sztuki z drugiej strony, nie jako odbiorca, najpierw jako uczestnik, jako twórca, kreujący pewnego rodzaju formę przekazu swoich emocji, idąc później do filharmonii, do teatru, na wystawę, jest świadomym odbiorcą tej sztuki. Wie, jak się tworzy sztukę i jest w stanie odebrać te emocje, te wartości, które są przekazywane przez artystów, wykonawców, autorów. I myślę, że nasz koncept, nasz projekt również ma to zadanie, żeby pokazywać, że warto uczestniczyć w każdej formie,
amatorskiego ruchu artystycznego. To jest bardzo ważne dla całego społeczeństwa i to jest nie do przecenienia. Bilety na koncert Era Śpiewu Warmia, Mazury, Gwiazdy i Chóry od 22 marca są już w sprzedaży.